Siemanko, z tej strony VCR. Jak dawno nie grałem w Pokémon Unite. Pamiętacie serię? Chyba pamiętacie. I w zasadzie postanowiłem, że sobie wrócę. Generalnie miałem nie robić odcinków z tego, ale gram. I postanowiłem, że dobra, zrobię sobie chociaż jeden odcinek. Jeśli będzie to minimum 1000 lajków, to będzie oznaczać, że chcecie serię. Ja generalnie, jeśli chodzi o tą grę, zawsze ją uważałem za jedną z lepszych, jeśli chodzi o gry rankingowe i tak dalej. Nie musimy tu wydawać sporo pieniędzy, żeby osiągnąć bardzo wiele. I nawet tutaj ostatnio dodali też Championship, czyli tak samo jak w BS-ie. Moje konto delikatnie się zmieniło, bo sama gra też uległa delikatnej zmianie. Doszły nowe Pokémony, jest kilka fajnych eventów. Tutaj na przykład mamy Hoopa Special Event, to też jest nowy Pokémon. Pomyślałem, że nagram jeden odcinek, no bo jak gram, wbiłem ponownie Mastera i teraz lecę wyżej. Z tego co widziałem, no to ten ranking wygląda całkowicie inaczej. Jest coś wyżej niż Master. Mamy Master 1200, mamy Master 1400 i mamy Master 1800, więc tutaj bardzo ogromne zmiany nadeszły. Jeśli chodzi o moje Pokémony, to mam wszystkie te nowe, nawet które nam doleciały. I też wiem, że nadchodzi kolejny nowy Pokémon, także sobie gram w Pokémon Unite, to sam z teamem, a ostatnio trochę nawet solo, więc dzisiaj gierka, pokażę Wam, co przeważnie mainuje na rankedach. Zapraszam do oglądania. Okej, zrobimy sobie dzisiaj jeden meczyk, przypomnimy sobie wszystko, to znaczy Wam tutaj na YouTubie. Dobra, pójdziemy na górę z Mamoswine'em, także już powoli rozpoczynamy. Z tego co pamiętam, to Dreadnought i Rotom ważne, żeby zbić. Kiedyś Dreadnought był bardzo ważny, teraz nie zawsze, też Rotom się liczy. No i co? No i mamy tutaj Greninja, który będzie podjeżdżać i oni grają mega... Dobra. Okej. Okay. Okej, też widzę, że mam Veno. Szkoda, że tam uciekł sobie, ale mówi się trudno. Okej, idziemy farmić, ale mój Mamoswine się wywalił. No to nieźle. Z tego co pamiętam, 8,50 są to pszczoły tutaj na tej linii. Więc okej. Widzę, że Talonflame też przyleciał sobie już. Także zaraz będzie czwarty level i zaraz będą pszczoły, więc tak, Talonflame walczy z Greninją i... No i szkoda, że niestety nie padł. Dobra, ukradłem. Charizard, u nich na midzie Charizard. Okej, okay. Bulba tam biega z enemy. Czwarty level ma. Oj, Charizardzik, mogę chyba paść. Aj! Padłem, po ile? 2600, 1050 damage'u, już wracam do Mamoswine'a, nie wiem czy będę schodzić na drewno, możliwe. Mamy 80, a tam też jest 80, więc póki co ten line mega wyrównany. Okej, okay, farmimy, ja bardzo lubię, ja dość często gram troszkę samolubnie na solo, bardzo dużo farmię. No i ten Greninja, który niestety przeżył. Dobra. Nie, on spadł czy nie? Chciałbym to wrzucić, ale chyba się tego nie da. Dobra, Talonflame w ogóle zultował. Nice, uciekam od tego. Dobra, padł. I w tym momencie Giga Drain. I za 20 sekund mamy drewno, więc ja będę schodzić. Ten Mamoswine powinien sobie poradzić jako tank, a ja się powoli wybieram na sam dół. Zapomniałem, jak te linie do końca się nazywają. Dobra, Salina tam walczy z Lucario. Okej. Okay. Dobra, poleciała asysta fajna. No i mamy tutaj Machampa. Mamy tutaj, proszę Państwa, Machampa. Okej, okay. I już jest drewno. Będziemy zaraz chyba powoli bić, a nie wiem, może bardziej będę patrzył, żeby bronić.
Ale widzę też, że oni zabrali Rotoma. No i Machamp, który biega. Dobra, Salina będzie bić. Dobra, pomagam, 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 chociaż to się może mega źle skończyć. Greninja sobie ukradł. Dobra, zoutimowałem. 64, 40. I jeszcze idziemy na górę. Chyba zdążę to przesłać. Tak, udało się to przesłać. Super, ale wiecie co? Chyba zginę. Chociaż ucieknę Petal Dance'em. Dobra. Ta strefa została zrobiona. Lucario. 16:21. Okej. Okay. Jeszcze połowa czasu. Na spokojnie. No teraz będziemy oczywiście farmić. Charizard. Dobra. Ja versus... Oj, to o czym mówiłem. Aj! Zultował mnie, ale miał Gigaloas. Gdyby mnie zultował, to bym to wygrał z nim na spokojnie 1v1, ponieważ takie itemki pozwalają mi dość dużo walczyć 1v1 z niektórymi Pokemonami. Więc Venusaur wciąż uważam, że jest dobrym Pokemonem. Dobra, Machamp, Machamp, Machamp. Dobra, leży Lucario, bardzo ładnie Lucario zagrał. Jest zaraz 9 level i będę mógł sobie uruchomić swojego Unite'a. Widzę, że Greninja za mną podąża. Wciąż 8 level, jak to statystycznie? 6 asyst i 1 kill. Wiem, że tutaj chyba jest Greninja. Nie, on zniknął, zniknął. Tutaj się pojawił, ale mi bardzo ogromny damage zrobił. No i będę pilnować te strefy. Niech sobie tam na górze pobawię się tym Rotomem. Ja może spróbuję ich wezwać. No i brakuje mi. Brakuje mi do tego, żeby wyrzucić Unite'a. Dobra. Nie mogę zrobić. Nie mogę mieć Unite'a, widzowie. Tam Greninja będzie przesyłać 40. Także się wycofuję od razu. I idę skoczyć. No i potrzebuję tego Unite'a. Muszę ubić jednego dzikiego Pokemona. No i teraz już mam. Ajajaj, ajajaj, za późno. No i to o czym mówię. Veno gigamocny. Zultuję go. Aj, on mnie te zultował. Jak on to przeżył? 6,5 tysiąca zadał. Unite 1964, 30% damage'u, bardzo dużo. Dobra, idę na górę przyfarmić. Widzę, że tutaj mam okazję to zrobić. Ale też, oj, Veno z enemy. Veno, 12 level. Nieźle. Przegonię go, żeby sobie pofarmić z Lucario trochę. No i mamy jeszcze 1,5 minuty, także teraz będzie więcej farmienia. Coś takiego. Dobra, chwyciłem go jeszcze. O, ale on nas ultował. O nie, nie. 5,5 tysiąca zadał Machamp. Bardzo dużo. I bardzo możliwe, że jeszcze jesteśmy w stanie przepchać Rotoma. Mecz na razie wyrównany z tego, co widzę. Znaczy, mamy delikatną przewagę nawet. Wiecie co? Idę na dół, bo ktoś się może pokusić z enemy, żeby tutaj przyjść i żeby przesłać. Więc no, to o czym wam mówię, że też gram trochę samolubnie. Ale patrzę też, żeby po prostu nie stracić jak najwięcej stref. No i to, o czym mówiłem. To, o czym mówiłem. Nigdy mnie nie myli. Nigdy się nie mylę w tych sprawach. Venusaur z enemy próbował przesłać. W ogóle skinem, którym gram, jest mega piękny. Dobra. No i Venusaur już jest niestety na górze. I już jest niestety na górze. Ja mam 12 level, on sobie to przesyła. No trudno się mówi. Idę jeszcze zrobić buffa jednego. I co? I powoli udajemy się... O, właśnie. Oj, nie, 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 nie. Chyba użyję Unite'a. I niestety... Ajajaj. Mój Unite był tak naprawdę niepotrzebny w tym momencie. Troszkę się przestraszyłem i zaryzykowałem, jak to mam w zwyczaju.
No i statystycznie 3 na 7. 3 na 7. Lucario bije Zapdosa. Problem randomów oczywiście nadal istnieje tutaj, że dość często ktoś idzie bić tego Zapdosa bez wcześniejszego wyczyszczenia pozycji. I to jest głupie, ale my musimy. Aha. Machamp, który wbił po prostu. Dobra, muszę się wycofać. Innej opcji nie ma niestety. I chyba będzie GG's. Chyba będzie GG's. Ho, 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 ho. Tutaj mega ogromny damage. 4800. No i Machamp już tam, tak. Już w tym momencie przegraliśmy. Szkoda, że tutaj nie zagłosowali za tym, żeby się poddać. Okej, okay, koniec meczu. Przegraliśmy przez to, że straciliśmy tutaj całego mida. Szybko straciliśmy. Ja też zepsułem. Rzuciłem złego Unite'a za wcześnie. Mogłem zaczekać. Zdobyłem tylko 30 punktów dla drużyny. Statystyki, jak tutaj to wygląda. Zrobiłem 5 killi, 7 asyst. U nas Talon Flame grał w miarę dobrze. 15 killi. Ile zrobiłem damage'u? 62 tysiące damage'u. Nieźle. Zobaczmy teraz na minus. Jaki minus będzie? Minus 6. Ale jak wygramy, to możemy dostać jeszcze więcej. Także to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek z Pokémon Unite, którego tak dawno nie byłem, a ja tak się zarzekałem, że odcinka nie nagram. A jednak nagrałem. To tyle. Trzymajcie się ciepło.